Ja w Warsie zostałem zatrudniony w 1976 roku na stanowisku referenta do spraw inwentaryzacji. Potem po 5 latach przeszedłem na etat konduktora i od 80 roku jeżdżę jako konduktor. Żeby być konduktorem, trzeba było przepracować 2 lata jako wagonowy, potem szło się na kurs konduktorski, po tym kursie konduktorskim jeździło się 2 lata po kraju, po 2 lata dostawało się paszport na tak zwane kraje demokracji ludowej, potem dostawało się paszport do Jugosławii, do Wiednia i na końcu, po iluś tam latach, dostawało się paszport na wszystkie kraje Europy. I wtedy jeździło się i do Paryża, i do Hoek van Holland, czy tam wszędzie, gdzie jeździły te pociągi zagraniczne. Wagon sypialny czy guszeta ma około 20-24 metrów długości. Do tego ma 2 metry szerokości, wysoki jest też na 2 metry. No a kto był samcem alfa na takim wagonie? Konduktor, który miał mundur, był odpowiedzialny za to wszystko i oni mu się trafiały najlepsze kąski na tych wszystkich wagonach. Konduktor jest zawodem, że człowiek zawsze sam sobie musi dawać radę. Sam sobie sterem, okrętem, żeglarzem. Bierze się papiery, dietę, telefon komórkowy i idzie na wagon. W wagonie już samemu jest się z podróżnymi. To jest wagon, który nie jest awaryjny, który zastąpił awaryjny wagon. Niemiecką kuszetkę. De facto to powinien tak normalnie. Za kuszetkę wagon taki sypialny to jest super. No, ci ludzie, którzy będą jechali, no to mają podwyższony standard. Jurek, nie pal. Konduktorem jesteś, na wagonie stoisz. Jak można palić na wagonie? Ja nie rozumiem. Ja w drzwiach otwartych stoję. Ludzie jak ludzie. Każdy ma swoje jakieś problemy, każdy ma jakieś swoje własne wątpliwości. Wszystko, co jest źle, wiadomo, że to jest wina tylko i wyłącznie konduktora. Czy się popsuło w wagonie, czy ten podróżny będzie miał pretensje do konduktora. I tylko od konduktora zależy, jak tę sprawę załatwi. Czy przyjdzie pokłócony z żoną, gdzie się wyładuje. No, najprościej na tym, co mu oddaje bilet. Ale to do rana mu z reguły przechodzi, rano wychodzi zadowolony, uśmiechnięty. I mówi, że następnym razem też będzie korzystał z usług warstw. Ty, za mało coś tych miejsc będzie, to trzeba i luksy trzeba oddać. Jedna. No jasne. Co? No co ja to zrobię? Znaczy nie będę potrzebny kotem elektryk, jest potrzebny na koniec to gniazdo. Nie ma światła dużego światła w kiblu. 61. I tu też. 66. Za chwilę przyjdzie. Dobra. Trzy rosyjskie. O, jeden, ten typ, co jedzie do Bazylei. Przyczepią do tyłu tutaj do naszego składu. I do Monachium. I dwa do Amsterdamu. Rosyjski, białoruski. Jan Kiepura jest pociągiem, który startuje niby z Warszawy, ale dostawione są trzy wagony, które jadą z Moskwy i jeden wagon, który jedzie z Mińska Białoruskiego. W wagonach białoruskich obsługiwane są wagony białoruskie teraz na tych liniach zagranicznych tylko i wyłącznie przez konduktorki. W którymś roku naczelnik, ten cały pan dyrektor, doszedł do wniosku, że konduktorzy sklają za dużo alkoholu i wszystkich konduktorów wyrzucił. U Rosjan jeżdżą, kiedyś wiadomo, kto jeździł Rosjan. Żeby pojechać do Paryża czy gdzieś, on musiał być w odpowiednich kursach. Teraz jeździ wszyscy. Kto chce, to jeździ. Koledzy to zdejmowali ten mundur, przebierali się w cywilne ciuchy. Mi się nie chciało samochodem, podjeżdżałem.
i tak mi tam byłem podejrzewany właśnie, że jestem lotnikiem. Nie? No a potem to się oczywiście po jakimś czasie wszystko wyjaśniło, a jeszcze po jakimś czasie to zmienili na mundury na wiśniowe. A niebieski odszedł niepamięć. A teraz mamy tylko marynarki wiśniowe, a spodnie czarne. Pociąg Jan Kiepura powstał jako produkt polsko-niemiecki w 1998 roku. Wtedy jeździło, myśmy dostali, Niemcy dali 2 wagony sypialne i kuszetę, myśmy dali 3 kuszety i jeździliśmy do Kolonii. I tak było do roku 2003, kiedy wstąpiliśmy do Unii. Wtedy zmienił pociąg kierunek i zamiast do Kolonii wyruszyliśmy do Brukseli. Pierwszy kurs po wyświęceniu pociągu na stacji Warszawa Centralna, wszystko było w porządku do samego Aachen. Ale w Aachen, gdzie zmienia się lokomotywę na belgijską, okazało się, że Belgowie dali za słabą lokomotywę. Tam jest górka i pociąg nie wjechał. Dopiero Niemcy musieli przypiąć na tyle drugą lokomotywę, pchnęli i już pojechał do samej Brukseli z niewielkim opóźnieniem. Po 2 latach okazało się, że Bruksela jest chyba nieopłacalna i zaczęliśmy jeździć do Frankfurtu nad Menem. Potem po 2 latach zaczęliśmy jeździć do Amsterdamu i teraz obecnie jeździmy do Amsterdamu. Wagon Liegewagen defekt, das jest klapa. Dobrze, popsuł się wagon ten kuszek. Ja tutaj będą 3 miejsca. Pani, które ma miejsca? Ja mam 62, 63. Zaraz jakąś kapłę zamieniamy, dobrze? And City Metal? Nie, to będzie szlap wagon. Fajny problem. Puszka, będzie... Ja, daj to samo. Świetny jest. I don't want to sit with you. So drinking. Do you have one for 2 persons otherwise? Otherwise I have a... Can you arrange something for 2 persons? I will come back. Yes? Okay, thank you. I found that they can do this, yeah? In the forne. Muszę spłacić to. Ten wagon, numer. Aha, wagon, numer. Aha, dziękuję bardzo. Proszę. Różnia się ludzie jeżdżą pociągami, ale z reguły są zawsze ci sami. Często mówią, o, ja już z panem jechałem. Ja tych ludzi nie poznaję, a oni mnie poznają. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki wagon? 180. Proszę bardzo. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile będę zbierał potem? Patrzę, czy znajomy pan? Oj, chybaśmy nie jechali razem. Jak to się może trafić, to nie wiem. Żeby był ktoś pan nasz. A pan nie jeździ w tym pociągu? Założenia tego pociągu, że to się zrobi. No fajnie, to się trafiło. Ja jeszcze od lat 27, 4 razy w miesiącu. I znam pana kolegów, to już widziałam to 100 razy, już się znamy po imieniu. Specjalnie ustawiają na pana. Z warsów pana, czy pana Damiana, pana Maćka, panią Magdę, panią właśnie wszystkich. A pas pan nie. No, jest pan jeszcze. Ja jestem 32 lata. Ja 27, to jest mój dom. 27 lat. Pozwolę pani, że pomogę pani. Dziękuję bardzo. Już. No dobrze. Pan teraz się zagadza. Bo ja jeszcze nie chcę, to już sugi tak, jak ze znajomymi stronami. Patrzę, nic z tego. To chyba złoto pani wiedzie z Rosji. Kurczę. Dobra. A kto dzisiaj na warsie jedzie? Chyba Damian. Damian dzisiaj, on rzadziej jeździ, no bo tam wujka pracuje nieraz. Tak. No to... Dobrze, okej, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Każdy przychodzi i wymaga.
zapłacił jakieś określone pieniądze i chce przejechać się, przespać w spokoju, w ciszy, w czystej pościeli, żeby nic mu się nie stało, żeby tam nie było za wielkich hałasów, a tego się nie da zrobić. Przecież pociąg i hamuje, i przyspiesza, ktoś zerwie hamulec, zdarzają się, że chodzą złodzieje. No to wszystko trzeba uważać. Klienci są różni. Mnie się osobiście trafił klient, który miał jechać do Berlina, a wysiadał w Kutnie. W Warszawie odprowadzała go małżonka, a w Kutnie już witała druga. Praca konduktora wydaje się pracą lekką, ale ma też swoje minusy. Bardzo wiele tutaj rodzin rozpadło się przez to, że człowiek wyjeżdżał, zostawiał rodzinę, tak jak w tamtych czasach na 4-5 dni był w domu, a większość czasu był poza domem. Trafiały się tam przecież jakieś znajomości, trafiały się jakieś różne dziwne sprawy i cała masa tutaj nie ma takich małżeństw, które by się utrzymały. No może 3-4. Z reguły są to małżeństwa konduktorskie. Natomiast większość jest tu pracuje rozwodników. Teraz, kiedy się jest więcej w domu, nie ma już tego. Chodź się na zewnątrz. Dziewczynki, okazuje się, że to są Holenderki. Ale tak troszeczkę mówią po niemiecku, tak sobie pogadaliśmy. Niemnożko. Ale sympatyczne dziewczyny. Niestety. Wiek ma swoje prawa. Nie będę ich podrywał, tak? Skoro jestem od nich starszy o 40 lat. No powiedzmy, że 35. Byli tu ludzie, którzy opowiadali różnego rodzaju bajki. Byli tacy, co mówili wierszem. I ci mieli największe powodzenie. Kto wygrywa? Wygrywa ten, kto ma najlepszą gadanę, który tam ma piękną aparycję. Ale to i tak większości się udawało. Z nudów, przecież tam się jechało 2 dni i 2 noce, z nudów robiło się różne dziwne rzeczy. Byli rekordziści, którzy twierdzili, że mieli ponad 1000 kobiet, czy tam, ale to raczej można włożyć między bajki. Nie wystarczy czasu po prostu. Po iluś latach pracy zmienia się cykl organizmu. Jeżeli pracuje się cały czas w nocy, to organizm przyzwyczaja się, zmienia się ten rytm. I teraz ja prawie w ogóle nie śpię w nocy. Bardzo ciężko mi jest zasnąć w nocy. Natomiast w dzień śpię ja. Najgorsza to może być grupa, to się trafi do dzieciaki takie 17-16 lat, a szczególnie ci Holendrzy albo Niemcy, nie? Bo jak oni krzyczą, Boże kocham, cały świat jest ich. Rozrabiają także, papierochy palą, wódę piją. Ja wiedzą jakąś taką grupę dzieciaków z liceum, do Nowego Sącza jechali. Cała kuszetka, specjalnie był dla zamówienia. Jezu, jak oni się popili. Potem wódka, butelki po wódce, piwi, wina. To musiałem zaszkodzić, cudów nie ma, no. Nauczycielki się zamknęły już w swoim przedziale, do widzenia. W ogóle nie chciałem wychodzić, nie chciałem na to patrzeć. Ludzie jak ludzie, trafiają się też tacy, którzy nie wytrzymują nerwowo. Był tutaj u nas jeden kolega, konduktor, który mając kłopoty w domu, w pracy, wziął i popełnił samobójstwo na wagonie sypialnym. Miał wszystko tak uporządkowane, jakby miał jechać dalej. Nie było żadnych uchybień, jakiegoś takiego roztargnienia. Jeszcze nawet czajnik na palniku stał, palniku włączony. On wyszedł na chwilę. Paszport schowany. I też teoretycznie należało wagon wyłączyć. A praktycznie bez konduktora. Ale znaczy my sąsiedzi prowadzili wagon, żeśmy pojechali
podróżni w Moskwie wysiedli, no i na powrót już nie był zaludniany. Na powrót żeśmy zachowali to, że jest zamknięty. Znaczy nie zamknięty, no. Bez podróży. I przez pewien czas, przyznam się, nie lubiłem wchodzić, bo to było w tym filmu przy służbowych. Do tego pomieszczenia. Kojarzyłeś. I też, jak mówią, że są pewne siły, które pomagają. Przecież jak na rurze był przewleczony krawat i zawiązany. Pnie się z jednej strony, to spada, prawda? Przewija się i spada. Był cięty z dwóch stron, bo supeł zaczepił się o śrubę, tam są te połączenia kołnierzowe. I później żeśmy zaglądali, to jeszcze supeł sterczał. Nie spadł, został. Nie ma atmosfery, bo nie ma żadnego strachu na granicy, nikt się niczego nie boi. Każdy jedzie bezstresowo. Jadąc do Burga z Warny mijało się 4-5 granic. Na każdej granicy przychodził łopista, przychodził celnik, sprawdzał to. To ludzie, jeżeli udało im się co nieco wieźli swojego towaru, udało się przejechać, stawali się od razu przyjaciółmi. Każdy zapraszał na drinka, każdy zapraszał na jakiś poczęstunek. Teraz nie ma granic, nie ma poczęstunków. Jedzie się. Strach, cały czas ten strach przed granicami jednoczył ich. Zawiązywały się przyjaźnie, potem okazywało się, że jedni drugim pomagają, jedni drugich wymieniają się towarem, wymieniają się narzeczonymi. Mówią się, że konduktorem się jest kierownikiem, albo kimś tam się dyspozytorem się bywa. Ja byłem kierownikiem ośrodka wypoczynkowego Warstw w Sopicowie, kierownikiem drugiej nowoczesnej pralni w Warszawie, a jestem cały czas konduktorem. Myśmy w latach 70., 80. wozili ponad 2 miliony ludzi w czasy do Bułgarii, do Rumunii. W całej Polsce było do 3,5 tysiąca konduktorów samych. Trafiali się bardzo różni ludzie. Pracowało dwóch wyświęconych księży. Jeden pracował do samej emerytury, inny w latach 80., no koniec 80. lat, pojechał do Rijeki. Z Rijeki uciekł do Włoch i tam poprosił azyl. Okazało się, że tutaj miał dzieci. Uciekł od dzieciaków. Byli panowie prawnicy, nauczyciele, różne relacje, kiedy przyszła wolność. Skończyło się, przestali jeździć. Zostało niewielu, zostali sami pasjonaci, którzy już no, gdzie pójdą, mając po swoje 50-60 lat. Ja mam taką błogą nadzieję, że będę tu jeździł do emerytury, czyli że mnie zostało jeszcze 11 lat. Te 11 lat, to ja nie mam pojęcia, to były takie zmiany, że trudno mi się sobie nawet wyobrazić, co tu się może zdarzyć. Wiadomo, że pociągi sypialne będą jeździć. Kto będzie jeździł, nie wiadomo. Wiadomo, że jeżeli będzie zapotrzebowanie na taką usługę, to ta usługa będzie.